Murale, historia Wojska Polskiego. Konkurs trwa do 30 kwietnia. Na czym on polega i jak, na jakim etapie jesteście w tej chwili? Mur, ale historia Wojska Polskiego, czy też inaczej czytając Murale, historia Wojska Polskiego, to konkurs polegający na upamiętnieniu historii Wojska Polskiego, oręża Wojska Polskiego od czasów średniowiecznych, czyli od bitwy pod Cydynią, aż po czasy współczesne, czyli na przykład po misję polskich żołnierzy w Iraku czy w Afganistanie. I konkurs ma na celu upamiętnienie wydarzeń i postaci. Może to być uczynione w różnoraki sposób. Przede wszystkim chodzi o mural, z tym, że w miejscu i okolicy godnej upamiętnienia tych wydarzeń i postaci. Mural ma mieć wysokość przynajmniej 3 metrów, szerokość również przynajmniej 3 metrów i wnioskodawca ma zapewnić trwałość tego przedsięwzięcia, czyli przez najbliższe 5 lat ten mural ma być niepogorszony w stanie ani technicznym, ani pod względem walorów artystycznych. Pomysł jest o tyle ważny, że został ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 22. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, blisko setnej rocznicy odzyskania niepodległości, blisko innych ważnych wydarzeń. Poza tym jest mnóstwo przestrzeni miejskiej, murów, ścian pustych, gdzie można takie przedsięwzięcie wykonać, a warto przypomnieć, że właśnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości powstało w Polsce mnóstwo murali upamiętniających między innymi bitwę warszawską w zeszłym roku. Taki konkurs ma na pewno na celu również pogłębienie świadomości młodych ludzi, jeśli chodzi o tematy wojskowe. Ale to nie cała wasza działalność w tej dziedzinie. Szkolicie kadrę akademicką, młodzież akademicką w kwestiach właśnie wojskowości. Jak to wygląda? Tak, szkolimy i studentów, i uczniów. Jest w tej chwili wiele programów. Wymienię przede wszystkim program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka. Zachęcam i jest to ostatnia chwila, żeby do niego przystąpić, ponieważ z 3 opolskich uczelni, które uczestniczą w Legii Akademickiej, czyli Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Politechnika Opolska, jeszcze tylko na Politechnice Opolskiej zostało parę wolnych miejsc. Program szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka polega najpierw na odbyciu części teoretycznej. Jest to 30 godzin zajęć w ramach zajęć dodatkowych na studiach. Natomiast gdy już studenci zaliczą część teoretyczną, składają wniosek do swojego wojskowego komendanta uzupełnień o odbycie w trybie ochotniczym ćwiczeń wojskowych w ramach Legii Akademickiej. Jest to intensywne szkolenie, na pewno trzeba się przygotować i kondycyjnie, i pod względem tego, że tam będzie dyscyplina wojskowa, będzie mundur. Także przede wszystkim jest to dla ludzi, którzy czują wojsko, chcą być żołnierzami i będą się intensywnie szkolić z takich przedmiotów jak podstawy strzelectwa, szkolenie ogniowe, szkolenie taktyczne, terenoznawstwo, pierwsza pomoc. Niepowtarzalna przygoda, mało gdzie można takie umiejętności zdobyć. I to jest świetna okazja, żeby zostać podoficerem Wojska Polskiego, bo po kolejnych 3 tygodniach, czyli w sumie po 6, zostają kapralami rezerwy. Wówczas droga przed nimi otwarta, bo mogą zarówno starać się o służbę w Wojsku Polskim, jak i w różnych innych służbach mundurowych. I przez te 6 tygodni studenci będą otrzymywali żołd jako szeregowi w trakcie szkolenia. To ten żołd wynosi 117 zł dziennie. W dodatku przez 6 tygodni będą mieli zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i niepowtarzalne szkolenie, to jest najważniejsze.